Chaos. Filmku czterka i misja odwalić świata. No dzisiaj ulubiony film pakiet Mecha Tatko. A zapowiada się dla mnie dość ciekawie. Ktoś mnie słyszy? Może nie to. A, nie śpisz? Jak głowa? W porządku? Po tych schodach powinno się chodzić. Taka mała rada. Awaria systemu bezpieczeństwa. Zignoruj to. Dobra, nazywam się Rey. Jesteśmy wsparciem dowódcy. Albo bylibyśmy, gdybyśmy mieli dowódcę. A wniosek z tych ćwiczeń jest jasny. Sami nie damy sobie rady z burzą. Słucham? To nie ćwiczenia? No to wyjaśnia skąd te potwory. Zabawny fakt. Nasza misja miała zapobiec nadejściu burzy, czyli pora na plan B. Plan B. Jakieś pomysły? Cokolwiek? Wezwanie awaryjne. O, i to chyba będzie nasz plan B. Tu Ramirez, proszę o wsparcie! Słyszę głośno i wyraźnie. Ocaleńcy w niebezpieczeństwie! Nadciąga burza! Momencik! Tylko bez takich! Przejdźmy do rzeczy. Co ty na to, by zająć się walką z siłami zła? Bo my tu naprawdę potrzebujemy dowódcy i ty się moim zdaniem nadasz. Nie słuchaj go, poradzisz sobie śpiewająco. Łączę z naszym nowym dowódcą! Ekipa, na pozycję! Lok, użyj przełącznika! Na twój znak, dowódco! Zaczyna się misja. Słychać mnie tam? Musicie się pospieszyć! No, wracamy do akcji. Mam tu na wprost grupę pustaków. A jak z naszą siłą ognia? Sama zobacz. Prowadź, dowódco. Musimy sobie zorganizować drogę wyjścia z tej jaskini.
Włącz tryb budowy i wybierz schody. Fachowa robota. Przyda ci się większa spluwa. I to znacznie większa. Możemy ci z tym pomóc. Potrzebujemy trochę materiałów. Spróbuj rozwalić parę drzew i samochodów. Dobry wybór. Auta to świetne źródło metalu, mechanicznych części oraz śrubek i nitów. Z drzew uzyskasz drewno do budowy i powrozy do tworzenia przedmiotów. To dopiero początek, ale bardzo cieszę się, że naprawdę mam tą grę. Dobra, to wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia broni. Otwórz ekwipunek, kliknij ikonę broni palnej, wybierz broń i stwórz ją. Ramirez, zgłoś się! Wróg się zbliża! Położenie fortu zaznaczyłam ci na mapie. Ruszajmy na ratunek tym ocaleńcom. Fajowo się zapowiada, ale też trochę może być fajnie, a czasem strasznie. Teraz przepowiednie. Fajowi. Co się tu chodzi? Co robi? Pozbądźmy się tych pustaków! Najlepsza. Jaki mamy status? Jeśli wkrótce się stąd nie wydostaniemy, to będzie po nas. Pracujemy nad tym. Spokojna głowa, pomożemy. Rozstawmy teraz parę pułapek. Aby uniemożliwić pustakom dostanie się do środka, umieść pod drzwiami pułapki. Dzięki tym pułapkom zyskamy trochę czasu. Zobaczmy, co tam u ocaleńców. Rozczekam tych pustaków, ale ja raz wiem, to raczej do ocaleńców chyba. Tak. Ale jest. Ramirez! Trzymaj się, zajmiemy się tym. Ramirez? Mam tu jakieś dziwne odczyty. Wiesz może, co jest za to... Świetnie. Chorzesz ty! I to tu przez cały czas było? To jakiś pocisk albo rakieta. Raczej jakaś rakieta. Zaraz, chwila! To jest rakieta z tych super tip-top! Z satelitą na pokładzie! Dzięki satelicie będziemy mogli przeprowadzić Ramirez i ocaleńców do bazy głównej. Czyli trzeba ją odpalić. To raczej przeciwieństwo startu. Dziwne. Rakieta została przerobiona. Teraz jest napędzana bluglutem. No dobra, to poszukajmy bluglutu. Sprawdź pomieszczenia obok rakiety. Powinno tam być trochę bluglutu. Wystarczy. Dodaj bluglut do rakiety.
zewnątrz, bo spalą cię płomienie z rakiety. Musimy bronić rakiety aż do startu. Nadciąga kolejna fala! Potrzebuję wsparcia! Nie ryzykuj, Lenny! Jestem w drodze! Co to do diabła jest? Wynocha mi stąd! Chyba wytrzyma! Diabła... Wycofać się! Odwrot! Wy raczej... inaczej... Lenny! Zbliżają się kolejni wrogowie. Musisz bronić ocaleńców. Dziękuję wam za początek, a to na dzisiaj koniec. And do następnego. Tak. Nadawać, sprowadzamy was. Już jestem wyłączony?